Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Potyczka ze smokiem w dzisiejszym odcinku, ale już użyłem kukły człowieka. Transcendentny Ed. Eddie. No kurde, dobra. I tutaj jeszcze kto? Xenifiva. No okej, korzystamy z każdej dostępnej pomocy. Z każdej dosłownie, nawet transcendentnego Ediego. Okej, ale to znaczy, że moje wszystkie argumenty już użyłem teraz. O kurde. No dobra, no to użyjmy jeszcze czegoś na wszelki wypadek. Na przykład tu miałem, o właśnie, balsam ze stanu jednorośni, który czasowo zwiększa siłę, więc czemu by go nie użyć? Tutaj jeszcze coś mamy. Zwiększa obronę magiczną, nie ma obrony przed... O właśnie, odporność na trucizny, jeszcze lepiej. No dobra, słoneczne ostrze. I lecimy z koksem. Prosto do smoka. O shit, żeby to się udało, żeby to wyszło tym razem. Ah, dobra. Cały czas śpiący smok. Trzeba go zbudzić. Hop, siup, ej, wstawaj, wstawaj, wstawaj. Nie ma takiego spaja, kurde, nie ma opieprzania się. Walczyć trzeba, a właśnie, sorry, zapomniałem, że on lubi szarżować na początku. Dobra, może jeden skok. I dziabnięcie, wpięte. No dobra, ale skupił się na mnie, widzę. Okej, okay, no to może w tym czasie, jak on będzie ział ogniem. No właśnie, to ja sobie podniosę duszyczki. Dzień dobry. Aha, już jesteś na ziemi, tak? No to raz cię. I drugi raz cię może, albo nie. Ej, dobra, jest Edeno, żeby mi nie spadł na łeb, bo to się zazwyczaj źle kończy jakimiś poważnymi obrażeniami. Ej, okej, okay, ale może poławmy się w czarownika przez chwilę. Ział ogniem? Nie. Okej. Okay. Dobra, ale teraz wybitnie, już celuje we mnie. No kurde. Ale nie zatrułem się, nie ma toksyny, nie ma toksyny. Nie jest źle, gdzie jest smok? Tu, z tej strony, no kurde. Okej. I poklacie go, poklacie. No ale się wbił we mnie, no przecież to jest taka masywna bestia. O kurde, jeden. Z pomagierów wypędzony. Cholera, za blisko stanąłem, za blisko. Wszedłem mu praktycznie do dupy. Pi. Dobra, ale... Spokojnie, fireball jakoś się łatwo unika w miarę. Chodź, 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 chodź. Dobra, trafiłem, ale... A, faktycznie, im więcej pomagierów, tym gorzej dla mnie. Mało mu to zabiera, wcześniej zabierało zdecydowanie więcej. Dobra, kole, o, dobra, o kurde, zdzieli mi ogonkiem. W trakcie samego obracania się. Zas. No kurde, myślałem właśnie, że jestem odporny na ogień. Przynajmniej na ogień. Okej, ale właśnie, no to może skoro on strzela trującym ogniem, a nie takim zwykłym, to może ognisty pokos coś mu zrobi? No na pewno nie, jak będzie w powietrzu. No na pewno nie. Dobra, możesz wylądować już. Cholera, nie sięgnąłem. No bo w truciznę już się na pewno nie ma wręcz co bawić. Chyba ewentualnie, że mrokiem. No, żeby chociaż doleciał. Oj! Nie, 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 aaa, jednak! Nie sięgnął. Dobra, muszę pić. I muszę kamyków używać też. Bo toksyna to jest ta poważniejsza trucizna. Ej, dobra, kiedy on tak dzieje, to mogę naprawdę lutować do niego. Ale mało, ale mało! Dobra, nie, nie ma się... Nie ma sensu się w to bawić. Trzeba... Biec i mieczem trzaskać. Może lepiej nawet oburącz go przytrzymać. Okej, okay, on ma już połowę energii tylko. Znaczy mój pomagier oczywiście, nie smok. No nie, w sumie on też. Tak mniej więcej. No znowu? Kurde. No i żeby mnie nie dziabnął teraz za dziecko. W żaden sposób. No kurde, no czemu on tak odlatuje często, no? Strzela w mojego pomagiera. Robi mu kuku niezasłużone. A dobra, 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 jednak skup się na nim, skup się na nim. Nie zostaw w spokoju. No kurde, co ja zrobiłem? Dobra, dwa łyki. Aaaa, no nie! Aaaa, wyczuwam ciężką walkę. Oj, bardzo ciężką, ale będę musiał chyba to brzemię udźwignąć samemu. No nie no, raczej już teraz... Jedynym ratunkiem mogą być sojusznicy w postaci innych graczy. Ale bym musiał użyć kukły człowieka. Mam za dużo energii jeszcze, żeby
jej używać, więc parę prób w pojedynkę. Dobra, jakieś przydatne wiadomości, nie wytrzymam tego. A może wytrzymam, ale pomogę ci. Wymagane trio. No miałem trio i co? I nie dałem rady. Udało się. No mi jeszcze nie. Powodzenia, a dziękuję bardzo. To się akurat przyda. Dobra, należyte przygotowania oczywiście. A może jeszcze szybciutko odporność na zatrucie. Okej, okay, i czasowe zwiększenie siły. Mimo wszystko. Dobra, jedziemy z tym koksem. Pamiętać trzeba o jego szarży na początku, a reszta to już tylko czyste szczęście i fuks. Okej, okay, dobra, ale znowu zginąłem mniej więcej w tym samym miejscu, co jest troszeczkę martwiące. Dobra, szarży proszę. Okej, okay, dobry początek. W moim wykonaniu. Ej, no nie, naprawdę dobry początek. Naprawdę dobry początek. No zobaczcie, jak pojechał z nim na początku. Jak z gównem dosłownie, jak z gównem. Dobra, zrewanżował się dokładnie tym samym. Dobra, wykonać proszę jakiś cios, dzięki. Jeszcze jeden, a teraz się napiję. Chociaż nic nie widzę, kompletnie. No tak podejrzewałem, że jeszcze mi tutaj fireballem teraz zmienić sytuację. O kurczę, wybaczcie, kaszę. Ale aż się przestraszyłem tej jego szarży. Dobra, czas na łyk. Zawsze jestem ułamek sekundy. Dobra, czemu odlatujesz, kochanieńki? Czemu odlatujesz? Daj fireballa. Nie, po prostu to zrobił szarżą. Taki z niego as. Dobra, cios za cios, kolego. Coś, cios za cios. Byłbyś teraz mnie nie trafił. Co tam masz w arsenale? Zianie ogniem podejrzewam. Dobra, to daj, nie będę tobie dłużny. I łyk szybki. Oj, to może być mój błąd, no właśnie, ale kurde. Udało się, ledwo. Dobra, fireball, teraz szarża, zapewne. Dobra, i czas na picie. Tym samym. Kurczę, muszę uważać ten cios łbem, bo to jest mocarne uderzenie. Oj, nie! Kurde, dobra, nie jestem zarażony, więc można nawet dwa łyczki sobie trzasnąć, spokojnie. Miarę! No. Dobra, no ale jeszcze częściowo Estus podreperował mi to utracone życie. Dobra, duszyczki. Bo nie trafi tym ogniem, kiedy ja jestem w ciągłym ruchu. Dobra. Ej, już wylądował? Niedobrze, ej, niedobrze. Not good! Dobra, łyk albo śmierć. Tak teraz wygląda mała sytuacja. Dobra, jest miejsce na cios. Nawet na dwa. No fajnie, lubię jak on tak sobie zieje pod siebie, a ja mogę sobie spokojnie go zdzielić. Dobra, i uciekaj w powietrze, O kurde, dobra, bo... Nie, serio, uciekaj w powietrze, tam jest twoje miejsce, masz skrzydła. No właśnie, tylko nie traf mnie. Kurde, jednak trafił. No i teraz to jest po mnie. Niekoniecznie, dobra, dwa łyki. O, dobra. Szybka riposta. Ziej ogniem, ziej ogniem. Tak jest! Uwielbiam to. Mogę sobie spokojnie podejść i może już się uda. Ostatni cios. Jest! No! I sych! Śpiący smok. Synth. Dobra, jeszcze lepiej. Smok. Martwy. Tak jest. Ej, dobra, co my tu mamy? Właśnie przypadkowo wskazałem tam palcem. Okej, okay, dobra, ale wiecie co, może zanim tam pójdziemy, to przeczytajmy. Co głosi dusza smoka? Która jest... tu? Nie. Tutaj, dobra, no to czytamy. Dusza Sina, smoka śpiącego w najgłębszych czeluściach tej krainy. Król wzniósł wspaniałe miasto, a smok spał twardo, dopóki Ser Jorg nie zakłócił jego spokoju atakiem na miasto. Wtedy też smok nie był dłużej w stanie utrzymać się w swym cielsku zalegającej trucizny. Na miasto spadł deszcz śmierci, który jednocześnie przyniósł smokowi oczyszczenie. Moment, czyli te wszystkie ciała, dlatego tak wiele przedmiotów tutaj było ulokowanych. Te wszystkie zwłoki, to dlatego, że ktoś zaatakował śpiącego smoka i wypuścił z niego truciznę, to właśnie dlatego on był przebity?
Dobra. Użyj duszy Sina, by zdobyć bardzo wiele duszy, albo stworzyć coś o ogromnej wartości. No kurczę, to trzeba będzie sprawdzić, pójść do odpowiedniego magika. I zobaczymy, co tam może za to dostać ciekawego. Może jakieś zaklęcie dobre wreszcie. Ale ej, moment, ale właśnie. W trakcie walki podniosłem jeszcze jedną rzecz. Pierścień bodajże. Pierścień jakiegoś Jork... Ej, właśnie, czy to nie był ten Jork? O którym była mowa teraz w duszy smoka? A, gdzie to było? Gdzie to było? Moment. Ej. Mam, właśnie. Ej, no tak, faktycznie, to jest ten koleś. Czasami odbija zaklęcia, naprawdę. Pierścień należący do serii Jorga, który poszukiwał smoczej krwi i napadł na Szulwę. A to dlatego ci rycerze tam opróżnili mi skrzyneczki wyżej. No kurde, śmiecie. Inaczej, sprowadzili zagładę na tą krainę i zbudzili śpiącego smoka, no to mają przerąbane. Może odbijać zaklęcia. Gdy Sir York napotkał Sina, śpiącego smoka, zranił go szybkim cięciem broni. Wtedy jednak Sin wypuścił chmurę trucizny, która zalegała w jego cielsku od dawna, a ta spowiła całe miasto. No to super. Chciał tylko ograbić, a sprowadził zagładę na wszystkich. Jeszcze pierścień Flynna. Szpaniasty pierścień błyskawic. No, to ja bym był piorunującym gościem, mógłbym sobie ubrać. Dobra, nie, ale co, no pozostaje iść tutaj. Co tutaj jest? Czyżby po prostu teleport? Do początku. A sprawdźmy. Korona pogrzebanego króla, no czyli teraz oficjalnie zakończyliśmy pierwsze DLC. Od starożytnej korony bije delikatne ciepło. Tak, o kurde. No a przeczytajmy. Korona pogrzebanego króla, który niegdyś rządził tą krainą. Król zniósł wieczne sanktuarium głęboko pod ziemią, by czcić wielkiego smoka, lecz ten wyniosły bastion popadł w ruinę wraz z miastem zaraz po przebudzeniu swego owego smoka. Wszystko to jednak wydarzenia z zamierzchłej przeszłości. Dziś nikt nawet nie pamięta prawdziwego imienia króla. Ha, czyli po prostu jest nazywany pogrzebanym. Bo jego miasto znajduje się pod ziemią. No tak, dobra. Ale co nadaje tak właściwie? Mogę ją ubrać na głowę? Tak po prostu. Zobaczmy, czy piechol się nadaje na króla. Co prawda mam jeszcze drugą koronę. Tą od Wendrika. Ale ona jest w pudełeczku, w skrzyneczce. Ale faktycznie chyba warto ją nosić przy sobie. Może się przyda. No a co my tu mamy? Niezła robota. A, dzięki. Dobra robota. A, to już ocenione? Jak to? Jak to tak to? Nie pamiętam, żebym to oceniał. Nie, ale dobra, no to co? Pozostaje teraz drugie DLC w kolejności do zrobienia, czyli patrząc w ekwipunek i na kolejność kluczy, to wychodzi na to, że teraz czas na ciężki żelazny klucz, a później dopiero na zamarznięty kwiat. Więc trzeba poszukać w żelaznej warowni chyba, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. W żelaznej twierdzy, dobra. W żelaznej twierdzy za ołtarzem. Okej, okay, dobra, dobra, to już. Ej, chyba wiem. Bo tam było za tym wielkim bossem, który wynurzał się z lawy, było specjalne pomieszczenie, i chyba tam faktycznie były jakieś drzwi, które będzie można otworzyć tym kluczem. Ej, dobra, to tak, ale 97 tysięcy. No to znowu do Majuli, znowu do Majuli. I tym razem serio, serio już, ale tak. Mur beton 100%, wręcz dobra, obiecuję, a jak ja obiecuję, to dotrzymuję słowa. W inteligencję to wrzucamy, w inteligencję. Ale jeszcze może przed samą podróżą do żelaznej twierdzy, może faktycznie odwiedzić ptasiora i maga, którzy mogą wykonać z tych dusz jakieś specjalne przedmioty. No dobra, no najpierw level up, później tam sobie pójdziemy. Zobaczymy. Może faktycznie jakaś dobra broń jeszcze. Może lepsza od tego miecza. Chciałbym, żeby była mocniejsza i mniej zasłaniała. I miała lepszy wachlarz ciosów. Dobra, pogadajmy. A choć nie, w sumie jeszcze nie, poczekaj. Nie gadaj ze mną, nie wstawaj. A, no, jeszcze nie ma sensu. Jeszcze mam za mało tych dusz. Trzeba jakieś użyć. Tu mam cztery aż. Cztery dusze przegniłego. To jednej na pewno mogę użyć. Nie mam problemu z tym, nie mam z tym żadnego problemu, mam jeszcze 3 w zapasie. Dobra, no i chyba już starczy, nie? Takie 122 tysiące na jeden level, na jeden punkt więcej do IQ. No, czy na pewno? Tak, dobra, spoko. I obiecywałem, jak obiecywałem, tak zrobiłem. Nawet nie patrzyłem teraz na stacy, ile mi to dało. Po prostu spełniłem obietnicę i jedziemy dalej.
Czy ja coś tu mogę ulepszyć, bądź coś zrobić? Nie, dobra, faktycznie udajmy się do więzienia. Do celi Strayda. No właśnie, nie mogłem sobie przypomnieć cały czas imienia, ale jak przypomniałem sobie cela, to cela jest tylko jedna. Proszę bardzo, cela Strayda. Najpierw od niego, może jakieś... Ej, dobra, albo zaklęcie, bo z zaklęciem mam, kurczę, takie mizerne, mi się wydaje. Ta włócznia dusz, no mało jej jest. Te cztery kuleczki dookoła głowy to jest przydatne, zwłaszcza w PvP. No mroczna sfera, dużo tego, no ale reszta tak średnio. Te chmury i pokosy, no, kurczę. Są jeszcze na pewno lepsze zaklęcia. No ja zawsze trzaskałem błyskawicami, jak dobrze pamiętacie, no ale że to skopali po drodze, zmniejszyli ilość, no to co zrobić? Ej, moment, no już myślałem, że sklepałem Strayda tutaj. Między podstawką a dodatkami. Tak, wiem. Mam naprawdę teraz dużo niezwykłych dusz przy sobie. Exchange? Ale moment, może najpierw jakiś zakup? Nie, chyba mam wszystko to, co on próbuje mi tu sprzedawać. Wymiana. Exchange. Tu odmyty, tu demona kuźni, prześladowcy, zręczny strażnik, ostatni olbrzym, znowu zręczny strażnik. Prześladowca. No nie, z tych nic. To może zaklęcie. Co my tu mamy? Dusza starej martwej istoty. Odrętwienie. Co daje odrętwienie? Tymczasowo zmniejsza liczbę otrzymywanych obrażeń, lecz osłabia wzrok. Aha. No. Może nie. Co samo tym Lord Olbrzymów? Vesta, Nike'a. Nie, dobra, to on nic nie ma. Ale właściwie moment. Czy ja nie mam przypadkiem duszy starej i martwej istoty w ilościach więcej niż jedna? No dobra, straight cio. Teraz nie do ciebie mam interes. Mam interes do swojego ekwipunku. Nie, mam tylko jedną. To nie, na pewno tego zaklęcia nie będę brał. Jakbyś miał coś zaprzegniłego na przykład. Masz coś zaprzegniłego? Chociażby broń. Nie musi być nawet świetna. Wymiana. Przegniły. Nie. A tutaj. O! Nie, prześladowca. Też na P, ale to nie to. Tu też prześladowca. Nie. Czyli ty nic nie masz. No dobra, wyzywaj mnie do woli, tak stąd lecę od razu. Tylko teraz tak. O kurde, gdzie była tamta gadająca wrona? Czy to tu już? W sensie tutaj, dolna trasowa zatoka? Nie. Wrota Farosa też nie. Ej, kurde, szukaj wiatru w polu, tak szczerze teraz. Kurczę, no na pewno nie kruchta kaplicy. A może właśnie kruchta kaplicy? No kit, no dobra, zobaczmy. Przenieśmy się od razu, żeby nie tracić czasu. I jak tam pamięć mnie nie zmyliła, jesteśmy w dobrym miejscu. Ej, trafiłem chyba. Bo to jest tam na dole, tylko jak się tam schodziło. Tak, żeby nie zginąć. A może tu po prostu z schodkami? Co ty na to, piechol? No, chyba tak będzie najlepiej. Nie, ale serio, to już jest tu? Nie, gdzież tam? W żadnym wypadku to nie jest to miejsce. Jeszcze nie. Kurde, to gdzie trzeba tutaj się udać? Tamtą stronę? Nie no, wydaje mi się, że to jest tutaj na dole faktycznie, ale... Jak tam ładnie zejść? A może a tam skokiem? No nie no, dobra. Próbujemy. Ej, ale moment, czy ja tam mogłem zjechać? O, shit. A, pająki, pamiętam. Bardzo dobrze. Ale tym mieczem teraz to... O, moment, to trafiło we mnie? Centralnie? Czy w tarczę? Chyba w tarczę. Pyk. Nie, dobra, super. Podoba mi się to, że nie muszę się praktycznie martwić. O, shit. Co to było? Co oni tam mieli? O kurde, dobra, nie? To mi... No, nie zabiło mnie. Spoko. Dobra, i tu jest już wrona, o którą mi chodzi. Ej, tu też było ognisko, czemu ja tam nie poleciałem? No ja! Ale dobra, spoko. I tak zbyt dużo dystansu nie nadłożyłem. Dobra, otwieraj, bo już tam lutują do mnie, zaraz drzwi rozwalą, nie będę mógł ich zamknąć. Dobra, zamknij. Już tam pająki idą. Już jest niedobrze. Jak tam drzwi? Dobra, cały czas się trzymają. Dobra, pogadajmy. Nie mam zbyt dużo czasu.
Nie mam nic zepsutego. Coś mogę wzmocnić. Mogę wzmocnić królewskie lustro. Ale nie podoba mi się to, że to nie zasłania w 100%. Też nie osłania 100% przed obrażeniami. Tutaj można ulepszać korony. A po co miałbym to robić? Jeszcze migotrzącym tytanitem. A może jak ulepszy się do końca, to coś się dzieje. Nie, dobra, wymianka. No to już masz zdecydowanie więcej rzeczy. Ej! To ja stąd mam ten miecz, a zastanawiałem się po cichu. Dusza króla, no niestety nie mam już duszy króla. O, jest, włócznia Jorga. I potrzebuję duszy Sina. Ej, to czyli prosto z klaty wyciągnięta, tak? I tutaj dusza Elany. Wielki topór gniewu. No, co to daje? Wykonaj silny atak, aby wywołać jej ukrytą moc. Znaczy uwolnić. Gdy otchłań się rozstąpiła, zamieszkujące ją byty podzieliły się i rozproszyły po całym królestwie. W końcu jednak odzyskały swe formy, by wpłynąć na prawdziwą naturę ludzką. Ona jest dzieckiem roku, tak? Co, ale co jeszcze mogę z tego? Tutaj z Naszandry coś mogłem, ale już nie mam duszy. Stary żelazny król mógłby mi dać swój młot, ale nie. Verstand, ulubieńca króla, ulubieńca króla znowu. Czyli ja miałem dwie dusze starej, to czy starej martwej istoty. I zaginionej grzesznicy, ale słaby jest. Nie, dobra. Mamy tutaj chyba dobrą włócznię i topór gniewu. No, zaklęć żadnych za to, tylko te dwie bronie. Chyba, że coś można kupić specjalnego u ciebie, kochanieńka. Murakamo już mam. Nawet troszeczkę ulepszyłem. Nie, wszystko mam. Okej, brakuje mi jedynie finansów teraz. To znaczy duszyczek, żeby dokonać transakcji, więc jeszcze jedną duszę przegniłego sobie dziabnę, jeżeli pozwolicie. Tak, jedna chyba starczy, nie? Za ile były te przedmioty? Za ile tysięcy? Kurde, a w ogóle coś z duszy przegniłego mogę zrobić? Bo zaczęło mi już jej brakować powoli. Przegniły. Tutaj właśnie, nóż rzeźnika. Wygląda słabo, tak szczerze, ale w sile jest na A ustawiony. Dobra, włócznia albo wielki topór gniewu. A co włócznia ma w opisie? Włócznia ten dzierżył Sir York podczas ataku na miasto Sanktuarium. Pokonawszy pogrzebanego króla, Sir York przebił nią Sina, śpiącego smoka, zdobywając w ten sposób jego krew. Sin jednak natychmiast się przebudził i wypluł obłok trującej mgły, która okrywa całe miasto. Podczas gdy Sir York przepadł w wiecznym Sanktuarium, żadnych dodatkowych fajnych właściwości. Pchnięcie, cięcie. Nie, po prostu nie mam co z tymi duszami zrobić, więc weźmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Jeszcze ilu brakuje? Kurde, 3000. Jeszcze jakieś duszyczki musiałbym użyć. No dobra, ale sprawdźmy, jak to wygląda. Gdzie jesteś, toporku? Tu. B i C. Czyli dodam mnie 130, jeszcze dodaję. Mogę dzierżyć to w jednej ręce. Ej! Okej, dobra, jest fajnie. Bo mi przypomina moją halabardę, o której wspominałem całkiem niedawno. Tą z pierwszej części Dark Souls. Dobra, drugie cięcie. A dalej taki shit. Kurde, ale to cięcie, pchnięcie jest fajne. Oj, żebym zaraz nie trafił tej pani przypadkiem. Bo będzie gnój. I co my tam mamy? Aha, dobra, maga. Ale teraz tak, użyj mocnego ataku, żeby uwolnić ukrytą moc. Ej, dobra, moment. Najpierw sprawdźmy, przetestujmy to na pajączkach może. Tak, oj, zasięg duży. Dobra, już mi się podoba. Okej. Tutaj atak z doskoku to takie dziwne pchnięcie niestety, jak to w przypadku halabard bywa. Ale okej, dobra, gdzie jest ten jeden koleś? Tam, na nim jeszcze przetestujemy. Ale właśnie, mocne ataki, czyli podejrzewam, że trzeba oburącz. Okej, coś takiego. To nie jest nawet złe. No nie przestań strzelać, kurde. Albo... Aha, tylko tyle. Kurczę, liczyłem na coś innego, ataki z przewrotu. No gdzie jest ta ukryta moc rzekomo? Czekam na nią niecierpliwie. Ej, że mnie zrzucił. No pięknie!
to mieliśmy teraz. Muchacho przez chwilę. Ej, jeszcze żyje. Po 3 ciosach. No nie. No to jednak chyba nie będziemy się w to bawić. Chyba jednak nie. Ej. No właśnie, bo mnie zaraz zabije. Dobra, ale kurczę, jeszcze niewystarczająco, żeby nabyć włócznie. Jednak jakaś duszyczka będzie jeszcze musiała zostać użyta. Ale dobra, moment, a spróbujmy tutaj zawalczyć tak, jakbym miał normalnie tą bronią walczyć. Jak... Przypomnijmy sobie czasy Dark Souls 1, przynajmniej ja. Dobra, raz i... dwa. Ej, oj, staminki zabrakło. Nie wiedzieć czemu. Mroczne pastylki, po co mi to? No, żeby leżało we kwipunku chociażby. Nie, dobra, ale brakuje niewiele naprawdę, więc... Użyjmy jakiejś mniejszej duszy może. Mamy jakąś? No nie, no ale wszystkie pojedyncze. No nie, o, sorry. Jeszcze zręczny strażnik. Albo demon kuźni. Ale nie, z nim problemy miałem. Dobra, jednak tej. Użyjmy. Będę miał co prawda nadmiar dusz teraz przy sobie. Przed rozpoczęciem kolejnej części DLC. No ale... Warto, mam nadzieję, dla tej włóczni. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Włócznia Jorga. Okej, jest w moim ekwipunku. Kurczę, ale to ma zasięg za to duży. No ale kurde, włócznia powinna mieć jeszcze większy zasięg. Gdzie jesteś? Tu. Dobra, jest słabsza delikatnie i mniej ode mnie dostała. A faktycznie, no to jest dokładnie to, co wystawało z klatki piersiowej smoka. Dobra, jaki wachlarz ciosów? Ej, moment, ona coś daje? Widzicie ten pod moim paskiem staminy? Jakby obrona przed czymś. Dobra, pchnięcie i pchnięcie z rozpędem. Okej, wybitnie. Atak na jednego przeciwnika. Okej, tutaj zamachnięcie w odwrotnej kolejności halabardą, więc całkiem dobrze, bo najpierw horyzontalne. Okej, tutaj dalej obroty. Kiedy się trzyma oburącz. O kurde, dobra, to jest ciekawe wymachiwanie, jak na włócznie. Sprawdźmy jeszcze raz, czy to można dalej jeszcze pociągnąć? Nie, później tylko poprawić pchnięciem. Ale dobra, to właśnie, ale kogo to trafia? A, pewnie okolicznych, okej. Dobra, a tutaj po dużym co jest jeszcze? Jest jeszcze coś? Nie, bo to zabiera praktycznie cały mój pasek staminy. Chyba, że teraz coś zostało. Jest poprawka, pewnie, że jest. Akurat na cały pasek. Kurczę, ja nie lubię włóczni. Miecze i halabardy, okej. No ale włócznie tak średnio. No dobra, jaki masz atak po przeturlaniu? Pchnięcie, okej, można się było spodziewać. A jaki masz mocny atak po przeturlaniu? Taki cios. Ej, dobra. Pójdźmy jeszcze. Kończąc ten odcinek już, bo się zrobił troszeczkę za długi. Do miejsca, gdzie rozpoczniemy kolejne DLC. Chyba Crown of the Ivory King, jeżeli się nie mylę. Moment, ale nie, sorry, ty nie jesteś ogniskiem, wybacz. Wybacz, moja pierzasta koleżanko. Ale nie o ciebie mi chodziło, wybitnie. Ej, właśnie, tu będzie jeszcze chyba jeden pajączek, na którym będę przetestować moją włócznię. Czy się myliłem? Nie, to wspinaczka na górę ewentualnie. Ej, nie, pewnie, że są jeszcze pajączki. Dobra, no to pchnięcie. Okej, zabija. Cięcie horyzontalne. No też zabija. Kurde, a może? A może by tak faktycznie? No jestem ciekaw, jaki tam status dostałem. Czy to gdzieś można przeczytać? Informacja o graczu. Jestem grzesznikiem. Należy do szczątków smoka, a tak w sumie to klasa wojownik. Ale okej, jeszcze status. No jakbym mógł... doczytać, kurde. Co daje ta tarcza? A może to jest w opisie broni? Więc mi pokażcie jeszcze tylko opis. No nie, no kurde, nic. Praktycznie nic. Nic o tym, że miał jak coś dostawać z tytułu dzierżenia tej broni. No dobra, no to jeszcze to jestem wam winien. Czyli od razu do kapliczki, do bożka Aegila. Tam stamtąd będzie najszybciej chyba. Dobra, do zobaczenia na miejscu. No, ja tak właśnie rozkminiałem po drodze.
że co z tego, że ta włócznia ma coś tam dodatniego dla mnie, plus fajny wachlarz ciosów, jak jest zdecydowanie słabsza od tego, co dzierżę aktualnie, czyli czarny miecz skrypty. No właśnie, ale może da się ulepszyć. No, jeszcze między odcinkami do Majuli chyba się udam. Nie, ale dobra, tymczasem gdzieś tu już to powinno być. O kurde. Nie wiedziałem. Ej, nie spodziewałem się, że tu jeszcze będziesz, kolego. No dobra, znam rzeczy, które zabierają więcej. Powiem, czy to jest jeszcze cięższe od... Nie, już myślałem, że to jest cięższe od mojego ciężkiego miecza, co by było maksymalnie dziwne. Dobra, pchnij szybko, proszę cię. Dobra. Nieważne, czy coś zostawiłeś, a nie, w sumie ważne. Bo może jest to odłamek tytanitu akurat. I to jeszcze ten duży. Nie. No, już myślałem, że się poturlasz. Okej, okay, to przejście jest gdzieś tutaj, jeżeli dobrze pamiętam. Gdzieś w tym rewirze. No właśnie, tu za winklem. Tak jest, no, o, dobrze. Pamięć mnie nie zmyliła. To jest ognisko, przy którym można się tylko cofnąć, a nie usiąść. Cofnąć do Majuli oczywiście. No właśnie, ta kapliczka. Ale znowu jakieś tablice. Nie wolno wkraczać na drogę do krainy prastarego króla, czy tam władcy. No monarchy nawet. Dobra, to już czytaliśmy wcześniej. Ej, dobra, czy nawet tablice z ostrzeżeniami się nie zmieniają. W wieży starego żelaznego króla żyje dziecko mroku. A ja teraz z córką mroku walczyłem. Nadchodzący intruzi napotkają przeciwności godne monarchów. No dobra, czyli wiadoma. Śpiewka. Stara śpiewka wręcz. Mam odpowiedni klucz, czyli mam przepustkę przejścia. Dobra, zobaczmy. Jak wygląda ta kraina tym razem. I teraz właśnie, no tak jak mówiłem, ten dodatek teraz. Na niego pora, na niego kolej. Coś mi się kurczę, język plącze, trzeba chyba się wody napić. Sucho w gardle. O, zamczysko. Coście tu napisali na ziemi jeszcze przed końcem. Ogon, więc bicie na miazgę. Iluzoryczna ściana to jest wielolutne kłamstwo. Wiadla tajemnicy, ale dziura. Dobra, powiedzmy kochani, że w tym miejscu skończę ten materiał. Jeszcze tylko... albo nie, dobra. Całość eksploracji już w następnych materiałach, kochani, bo ten odcinek już naprawdę jest delikatnie zbyt długi. Więc żegnam się z wami, trzymajcie się. Pozdro, cześć, hej!